Witam Państwa. Centrum Doradztwa Technicznego firmy Bayer w miejscowości Chechło na południu Polski. W tej chwili jesteśmy na plantacji, czy plantacji doświadczalnej rzepaku ozimego. Tematem dzisiejszego spotkania będzie ochrona, ta bardzo wczesna ochrona rzepaku ozimego, zarówno pod kątem zwalczania szkodników, jak i chorób. Co to znaczy wczesny termin ochrony rzepaku ozimego? To znaczy, że interesujemy się pomiędzy fazą BBCH liścieni do fazy 4-5 liści. Dla części doświadczeń fungicydowych, które tutaj mamy na Centrum Doradztwa Technicznego założonych, zastosowaliśmy, czy zasialiśmy odmianę DK Excited. To jest nasza nowa odmiana, nowa propozycja, już polecana w zeszłym roku, aczkolwiek w tej chwili stanowi bardzo dobre rozwiązanie, jeżeli chodzi o siewy bardzo opóźnione, które w tym roku w naszym rejonie występują. Część rolników w tej chwili kończy dopiero siewy. Pamiętajmy, odmiana DK Excited to jest odmiana hybrydowa o szybkim wigorze jesiennym i naprawdę nadaje się najbardziej, jeżeli chodzi o te bardzo opóźnione siewy. Charakteryzuje się również tym, iż posiada geny odporności czy tolerancji na suchą zwiliznę kapustnych i będzie dobrze, bardzo dobrze dawała sobie radę w tych trudniejszych warunkach jesiennych. Jakie warunki w tym roku panowały? Jesteśmy dzisiaj dokładnie 14 dni od terminu siewu tej plantacji doświadczalnej. W tej chwili faza rozwojowa, jaką tutaj widzimy, to jest faza BBCH 10-11, czyli wychodzi powoli pierwsza para liści właściwych. Rzepaki wyglądają na dzień dzisiejszy, powiem, dobrze. Ta kondycja jest troszeczkę spowolniona z powodu bardzo dużych ilości opadów deszczu. Tak jak mówiłem, 14 dni minęło od siewu, a należy jeszcze pamiętać również o tym, że w ciągu tych 14 dni w tym miejscu spadło prawie 100 litrów wody. Na tej plantacji zastosowaliśmy dwie zaprawy. Jedna z nich to zaprawa insektycydowa o nazwie Buteostart. W swym składzie posiada flupyradifuron, czyli innowacyjny insektycyd. I ten flupyradifuron naniesiony na nasiona w procesie zaprawiania powoduje ochronę przed takimi szkodnikami jak pchełki, zarówno ziemne, jak również rzepakowa, oraz śmietka kapuścianka. Widzimy, że faza rozwojowa tego rzepaku to, tak jak mówiłem, to faza liścieni, pierwszy liść właściwy wychodzi i brak jest jakichkolwiek uszkodzeń przez szkodniki przeze mnie wymienione. Widzimy pojedyncze gnatarze, które w tej chwili tutaj przelatują, aczkolwiek należy tą plantację lustrować, czy coś się dzieje pod kątem nalotów tego szkodnika, aczkolwiek na chwilę obecną nie stwierdzam obecności młodych larw tego szkodnika. Drugą ciekawą zaprawą, o której wcześniej wspominałem, to zaprawa Scenic Gold, który w składzie posiada dwie substancje aktywne z grupy fungicydów, to fluopicolit i fluoksystrobina, i ta zaprawa będzie nam zabezpieczała te młode siewki przeciwko takim chorobom jak sucha zwilizna kapustnych, jak przede wszystkim wszystkie choroby związane z chorobami zgorzelowymi, zgorzel siewek, jak również takie choroby jak alternarioza czy na przykład szara pleśń. A ponadto mączniak rzekomy, który w tych bardzo trudnych warunkach, tak samo jak zgorzel siewek, będzie bardzo niebezpieczny z tego względu, że plantacja jest dosyć mocno uklepana i zalana. Proszę Państwa, co jest jeszcze bardzo ważne, o czym należy pamiętać? Te zaprawy, o których mówię, to są zaprawy przeznaczone do zaprawiania w procesie przemysłowym. Za 2-3 tygodnie, kiedy zastanowimy się, co dalej z plantacją rzepaku ozimego, czy tą plantację będziemy regulowali, czy będziemy chronili, jeżeli chodzi o choroby dalszych faz rozwojowych, 4, 5, 6 liścia, czy może przypadkiem pojawią nam się jakieś szkodniki, które będziemy musieli na tej plantacji również zwalczać. Nadmienię tylko, że ta plantacja nie została w tej chwili jeszcze odchwaszczona, jeżeli chodzi o chwasty jedno, jak i dwuliścienne, z uwagi na to, że bezpośrednio po siewie, 2 tygodnie temu, tak jak mówiłem, nastąpiły bardzo duże opady deszczu i mogłoby to spowodować przeniesienie tej substancji aktywnej zalegającej płytko w glebie w rejony niżej położone na tym polu, lub mogłoby spowodować niepotrzebne fitotoksyczności na roślinach, które tutaj w tej chwili obserwujemy.
Dziękuję bardzo.